Witam serdecznie, Marta Kucińska, Joga Piękna. Dzisiaj do Was przychodzę z tematem, jak wymodelować policzki. No i tutaj może się od razu nasunąć pytanie, ale jak to? Jak można sobie wymodelować? Tak po prostu, tak naturalnie, jak masę plastyczną? Kochani, więc powiem Wam tak. W pewnym stopniu nasze tkanki jak najbardziej można modelować, co właśnie się robi za pomocą głównie masaży, ale nie tylko. Ale żebyście mi uwierzyli, to chciałabym Wam przytoczyć dwa przykłady, dzięki którym, mam nadzieję, uwierzycie w to, że jest to jak najbardziej realne. Kochani, przede wszystkim, zobaczcie, jeżeli nosimy w ciągu dnia długo okulary, zaczynają one nam się odciskać. Tutaj tak zwane noski zaczynają się wciskać i pozostaje przez jakiś czas zagłębienie. A zobaczcie, jeżeli wy nosicie okulary na stałe, bądź znacie osoby, z którymi przebywacie na co dzień, które noszą okulary na stałe i noszą je przez wiele lat, co się dzieje z twarzą po zdjęciu tych okularów? Czy zagłębienia, te wyżłobienia, które powstają wokół oczu, szczególnie tutaj w środkowej części, tam gdzie ramka okularów się będzie opierać, czy te osoby mają zmiany stałe? Czy im znikają po paru godzinach? No właśnie, wyciągnijcie wnioski, jak to wygląda. A drugi przykład, który dotyka każdego z nas, to są nasze pośladki. A dlaczego pośladki z wiekiem, o ile nie są ćwiczone, zaczynają być spłaszczone? Ponieważ bardzo dużo czasu siedzimy, czyli ugniatamy tkanki i to spłaszczenie, to odgniecenie już staje się stałe, inaczej mówiąc, permanentne. Więc kochani, to są przykłady, dzięki którym możecie wywnioskować sami, czy tkanki są plastyczne, czy one pod wpływem nacisku mogą zmienić swoją strukturę. I teraz tak, chciałabym Wam pokazać, jak możemy modelować policzki. Przypomnę tutaj jeszcze ćwiczenie, o którym często mówię, często wspominam, pokazuję je na różne sposoby. Jest to jedno z takich, bym powiedziała, mocniejszych, fajniejszych ćwiczeń, także tutaj będzie tylko przypominajka, a Was przekieruję do innego nagrania, jeżeli chcecie poznać więcej na temat tego ćwiczenia. I pokażę Wam, jak za pomocą guaszy możemy modelować nasze policzki, ale też możemy do tego użyć dłoni. Będzie to troszeczkę inna forma masażu, także jak to woli. Ja uważam, że jedno z drugim daje takie połączenie. Ja przypomnę, że na dzień dzisiejszy, a to wideo nagrywam w styczniu 2024, mam prawie 48 lat, które skończę w kwietniu, także jak mnie pytacie, ile mam lat, to od razu tutaj przy tym wideo przypominam. Wieku nie ukrywam, można znaleźć w wielu źródłach, gdzie podaję, ile mam lat. Myślę, że oczywiście mam pewne objawy starzenia się i tego nie uniknę, bo czy będę ćwiczyć i masować, to jednak i tak się zestarzeję. I tak też zawsze do Was o tym mówię, bo czasami gdzieś znajdujecie jakieś mankamenty w mojej twarzy, no ale Pani ma tutaj coś tam. No mam, bo mam prawie 48 lat, więc to jest oczywiste, ale no sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie, jak uważacie, na ile moja twarz wygląda. Ja przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że mi ta twarz nie wisi, nie faluje, nie przeszkadza mi w wymowie, chociaż czasami mogę dziwnie mówić, bo noszę takie nakładki ze względu na pracę z asymetrią, więc czasami gdzieś tam seplenie, ale u osób, które mają problem z taką nadmiernie już rozluźnioną twarzą, gdzie te policzki zaczynają zwisać, gdzie mięśnie są osłabione, to czasami już to po prostu też skutkuje niewłaściwą wymową, dlatego też na przykład aktorzy często ćwiczą mięśnie twarzy po to, żeby ta wymowa była jak najdłużej taka dobrze zrozumiała. Kochani, przechodzimy do praktyki. Więc przypominam ćwiczenie oparte na tak zwanym ćwiczeniu duże O, gdzie zawijamy wargi na zęby. To jest ważne. I następnie staramy się uśmiechnąć. Na różne sposoby możemy robić to ćwiczenie. Właśnie tak jak powiedziałam, ja Wam podlinkuję, więc sobie zobaczcie później. To, co jest ważne przy tym ćwiczeniu, zabezpieczamy tutaj kurze łapki, czyli nie gnieciemy przy okazji, nie miażdżymy sobie skóry w postaci zmarszczek przy ćwiczeniu. To jest ważne. I możemy też zliftingować twarz. I pozostajemy. Wersja dynamiczna będzie polegała na robieniu uśmiechu i puszczaniu. O, w ten sposób. I teraz to ćwiczenie proponuję robić
codziennie, naprawdę dla każdego, bo to jest fantastyczne ćwiczenie, które będzie unosić całą twarz, które właśnie będzie ładnie napinać, modelować policzki. To jest ćwiczenie, które jeżeli będziemy robili skutecznie, jeżeli będziemy robili regularnie, jeżeli będziemy robili je dwa, a nawet trzy razy dziennie, po czasie, kiedy mięśnie się przyzwyczają, zwiększamy tutaj czas na to ćwiczenie, zwiększamy ilość powtórek, to naprawdę uwierzcie mi, można ładnie wymodelować policzki bez ingerencji medycyny estetycznej. A teraz, kochani, wracając do tematu głównego, czyli modelowanie za pomocą dotyku, modelowanie tkanek za pomocą właśnie dłoni oraz płytki guasza. Co będziemy robić? Potrzebujemy najlepiej w tym przypadku delikatnego poślizgu. Czy no, możecie sobie zajrzeć, tutaj wrzucam na stronie, u mnie są takie olejki ageless, bardzo fajne, bardzo one się sprawdzają dobrze do masażu twarzy. Także kochani, tutaj nieduża ilość tego olejku nakładamy na strefę policzków, składamy dłonie w piąstki, tutaj pokazuję, chodzi o te wystające kosteczki, tak, czyli nie paliczki, tylko tutaj tak zwane kłykcie, tak jakbyśmy chcieli zapukać, tak, żebyśmy wiedzieli, o co mi tutaj chodzi. I rozluźniamy usta, delikatnie otwieramy i zaczynamy masować od kącika ust. Idziemy pomiędzy otwartymi szczękami po łuku, idziemy do ucha. I robimy takich ruchów około 100. Ja tutaj z Wami 100 nie zrobię, tylko pokażę Wam instruktażowo, a Wam polecam to robić właśnie w wielu powtórkach. Czyli zobaczcie, otwieram. I modelujemy, zarysowujemy. Będziemy tutaj przepięknie właśnie sobie modelować policzki. Tak zwane, można powiedzieć, się mówi czasami, że ktoś ma piękne kości policzkowe. To nie tylko są kości policzkowe, ale tutaj też kości jarzmowe, ale mniej więcej to jest ta okolica. I w ten sposób, kochani, modelujemy, ciągniemy aż do ucha. Proponuję Wam zrobić takie doświadczenie, żeby zrobić sobie na początku ten masaż tylko na jedną stronę, ale absolutnie nie robimy tego za każdym razem, ale zróbcie to na jedną stronę i najpierw przed masażem zróbcie sobie selfie i po masażu zróbcie sobie ponowne selfie i zobaczcie, jak wyglądają, jakbyście porównali jedną połówkę do drugiej. Możecie od razu też zrobić na dwie strony i porównać zdjęcia. Przy okazji, jeśli robimy zdjęcia, to tutaj mamy możliwość porównania, ale jeśli byście nie chcieli robić zdjęć, to koniecznie tylko jedna strona, jeden raz, czyli 100 razy na jedną, ale tylko jako doświadczenie, a nie że codziennie. No i porównajcie, jak wygląda jedna strona względem drugiej. Jestem przekonana, że zobaczycie różnicę. Oczywiście po takiej jednej serii masażu nie będziemy mieli tutaj trwałych efektów, ale jeżeli będziemy robić to regularnie i codziennie, to tak jak z tym noszeniem okularów, które zaczynają żłobić tutaj nam ślady, tak samo my sobie wyżłobimy ładny kształt policzków, do czego zachęcam. A teraz przejdę do wersji za pomocą guasza, czyli takiej płytki wykonanej z minerału. Różne są minerały na stronie u mnie. Nie pytajcie, jaki minerał dla mnie, zajrzyjcie sobie tam, przy każdej płytce jest opis, bo ja nie wiem, po pierwsze, co się komuś podoba, jaki kolor preferuje, a druga sprawa, czy wierzy w działanie minerałów i jakiego tego działania pod siebie potrzebuje. Po każdym, a inne, więc trzeba dobrać taką płytkę pod swoje potrzeby, a jak nie wiecie, to kierujcie się intuicją. I teraz co tutaj możemy zrobić? Guaszą będziemy mocniej wchodzić w tkanki, dlatego tutaj też polecam. Ja nie pokazuję masażu guasza w tym momencie, takiego w tradycyjnym rozumieniu, tylko pokazuję wykorzystanie płytki guasza do rzeźbienia policzków. Zobaczcie, jak to, o, aż widać taki ślad tutaj powstaje, więc zobaczcie, ja idę po łuku, tak? Od kącika w górę. I rzeźbimy. Oczywiście płytką guasza możemy modelować całą twarz. Tutaj tylko i wyłącznie przykład na rzeźbienie policzków. I teraz, czy będziecie mieli taką płytkę guasza tradycyjną, czy taką troszeczkę większą, którą też znajdziecie u mnie w sklepie, czy metalową, wprowadziliśmy jakiś czas temu metalowe dla osób, które tłuką permanentnie płytki guasza, tamtej się nie zniszczy, więc też jest taka opcja. To, co jeszcze uważam, że się fajnie sprawdza, to jest to taki masażer drewniany z obrotową kulką z różowego kwarcu. On tutaj też, ale troszeczkę delikatniej będzie działał,
ale znowu tutaj ten masaż jest bardzo taki relaksujący, przyjemny, także jak to woli, ona oczywiście, ta kuleczka do różnych innych miejsc się nadaje, podobnie jak płytka guasza, więc już wybór, kochani, należy do Was. Bardzo proszę, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, podzielcie się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami. Ja oczywiście bardzo Was proszę o wszelkie reakcje, czyli polubienia, Wasze komentarze, serduszka, udostępnienia. To wszystko powoduje, że YouTube zaczyna rozpowszechniać bardziej moje treści. Także tą pracą pomagacie rozwinąć mi kanał, a jak kanał się rozwija, to ja mam ochotę tutaj więcej oczywiście zaglądać, publikować i przygotowywać dla Was treści. Także wzajemnie bym powiedziała sobie, tutaj pomagamy, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Ściskam serdecznie i zapraszam po akcesoria, jak i również kursy online do mnie na www.jogapiękna.com. Pa, pa.